hospicjum Świętego Łazarza. Dla tych, którzy nie mogą tu z nami być, ale coś mi się wydaje, że usłyszą te dźwięki, bo to dla nich tutaj pod okiem świętego brata Alberta w tej świątyni. Kocham cię, bo to znaczy nazwa zespołu. Jest Kiesirumem, czyli Piotr Podgórski z przyjaciółmi. Śpi malutka, śpi córeczko, sen to takie pudełeczko. Trzeba tylko podnieść wieczko i zobaczysz, co w nim jest. Na 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 na. Są tam różne niedowiary, nowe bajki, dziwy, czary. Zwariowane są zegary, które mierzą inny czas. Na 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 na. Włożyli wiosnie welon z białych akacji, poprowadzili na ślub i dywan z maków czerwonych u stóp. Polne świerszcze grają w adoracji. A dziś w nocy przy świetle księżyca płaczcie dróżki konwaliowe panny. Próbujemy, będzie kwitła w paprociach tajemnica. O, do samej złoży rannej. A dziś w nocy przy świetle księżyca płaczcie dróżki konwaliowe panny. Będzie kwitła w paprociach tajemnica. O, do samej złoży rannej. A dziś w nocy przy świetle księżyca płaczcie dróżki konwaliowe panny. Będzie kwitła w paprociach tajemnica. Do samej zorzy rannej. A dziś w nocy przy świetle księżyca płaczcie dróżki konwaliowe panny. Będzie kwitła w paprociach tajemnica. Do samej zorzy rannej. Jest to wystawa poświęcona Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze. Franciszek Żwirko był pilotem wojskowym i pilotem sportowym. Stanisław Wigura był inżynierem, konstruktorem, również pilotem, ale on przede wszystkim zajmował się konstruowaniem samolotów. Poznali się w 1929 roku. Od tej pory wspólnie startowali w rozmaitych zawodach lotniczych na samolotach RWD konstruowanych m.in. przez Stanisława Wigurę. Powstała w latach 30. cała rodzina bardzo udanych samolotów sportowych RWD, z którymi właśnie są związane trzy największe sukcesy polskiego sportu lotniczego przed wojną. Owo najsłynniejsze zwycięstwo Żwirki i Wigury w bardzo prestiżowych międzynarodowych zawodach lotniczych, które odbyły się w sierpniu 1932 roku w Berlinie. Żwirko i Wigura zwyciężyli, pokonując przede wszystkim pilotów niemieckich, którzy byli taką najsilniejszą ekipą i cały czas deptali im po piętach, co było ogromnym triumfem polskiego lotnictwa. RWD-6 w ogóle zdobył też pierwsze miejsce pod względem oceny technicznej. Najpierw w trakcie tych zawodów odbywały się konkurencje techniczne, a później przelot dookoła Europy i próba prędkości maksymalnej. I w ocenie własności technicznej samolot RWD-6 to był najlepszy wynik ze wszystkich uczestniczących w zawodach, 86 punktów. To zwycięstwo jest uważane za taki pierwszy, największy triumf polskiego lotnictwa. Jego data, 28 sierpnia, jest świętem lotnictwa polskiego. Tym zwycięstwem niestety cieszono się dosyć krótko, dlatego że dwa tygodnie później, 11 września 1932 roku, wszystkie polskie załogi biorące udział w szalażu zostały zaproszone na miting lotniczy w Pradze. Żwirko i Wigura, lecąc na ten miting samolotem, na którym startowali też w zawodach, w okolicach Cieszyna dostali się w bardzo silną burzę. Ujawniła się wtedy ta wada samolotu RWD-6, mianowicie zbyt mała sztywność skrętna skrzydeł. Samolot, kiedy dostał się w silną burzę, stracił skrzydła i
rozbił się w lesie na zboczu góry Kościelec w Cierlicku i Żwirko i Wigura ponieśli śmierć w tej katastrofie. Jedną z najbardziej znanych postaci związanych z Bieńczycami była Zofia Paluchówna. To była taka bardzo ładna dziewczyna, która sprzedawszy towary na kleparzu, wzorem innych dziewczyn z podkrakowskich wsi, siadała pod Akademią Sztuk Pięknych, żeby pozować malarzom. Właśnie malowali ją najwięksi łącznie z Wojciechem Kosakiem. Jej portrety zdobiły wiele krakowskich mieszkań. W 1921 roku wyszła za mąż za pana Palucha. To było nieszczególnie udane małżeństwo. Paluch, który był nałogowym alkoholikiem, często ich bił. Mieszkali niedaleko stąd w Dubni. Potem, rozwiódłszy się, przeniosła się na jakiś czas do Krakowa, ale przychodziła tutaj do swojego męża po alimenty. I pewnego dnia ślad po niej zaginął. Rozpoczęto śledztwo. W chałupie Palucha panował podejrzany porządek, wszystko było wysprzątane, to było zupełnie do niego niepodobne i dopiero kiedy odkryto ślady krwi na suficie, wyszła na jaw ponura prawda. Ciało pięknej Zofii Paluchówny znaleziono porąbane w rzece Dubni i stąd mieszkańcy tych okolic często też nazywają Dubnię do dziś Paluchówką.